Dlaczego Szymborska? Za jej umiłowanie do języka polskiego. Za zabawę językiem polskim, za to, że nie traktowała języka w sposób śmiertelnie poważny, tylko bawiła się nim, traktując bardzo lekko, z przymrużeniem oka, z dystansem. Autorki książki o Wisławie Szymborskiej napisały o niej: prekursorka feminizmu, zawsze brała w obronę kobiety i przedstawiała ich punkt widzenia. Wszystkie możliwe cechy kobiet, i to w taki właśnie prawdziwy, ale jednocześnie ironiczny, ale taki no, głęboko poruszający i aż do bólu. Taki, że no, aż nie chcemy się z tym utożsamiać, ale taka jest właśnie prawda o nas, że tak szerokie spektrum różnych cech udało jej się w jednym portrecie kobiecym zamknąć. Poza niekwestionowanym talentem do tworzenia poezji, posiadała również talent plastyczny, który przejawiał się w wyklejankach, w lepkach, które były takimi wizualnymi wierszami pełnymi paradoksów, humoru, dowcipu, surrealizmu. No i także adresowane były indywidualnie do poszczególnych osób, co świadczyło o tym, że Szymborska no, miała takie podejście bardzo indywidualne, szanowała ludzi, wiedziała na ich temat wiele i wiedziała, co jakiej osobie można zaadresować. Jeszcze mogę powiedzieć, że no, jakby za poglądy, które podzielam, za poglądy liberalne, lewicowe, za umiłowanie wolności i za wierność tym swoim ideałom i wartościom, nie tylko w twórczości, ale zwłaszcza w życiu prywatnym. No i co na mnie zrobiło ogromne wrażenie, za świecki pogrzeb.